podsumowanie tygodnia na Kuźnikach rozpoczynamy od ligi, w której doszło do największej ilości niespodzianek. W drugiej lidze o 4 premiowane awansem miejsca walczy 6 drużyn. Do niedawna murowanym faworytem wydawali się niepokonani White Stars, jednak po porażce z FC Kea zmniejszyli nieco tempo i tylko punkt za nimi plasuje się Kienenagel Bielany. Biało-niebiescy pokonali w tym tygodniu wspomnianą wcześniej ekipę Kea 3-2. Nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu zajmowali wyższą pozycję w tabeli, ale grali przez cały mecz w sześciu i mimo liczebnej przewagi rywala wygrali dość pewnie. Być może w ekipie K plus M zaprocentowało doświadczenie z rozgrywek halowych, gdzie gra się po pięciu w polu, ale najpewniej wygrana to owoc doskonałej skuteczności Marcina Lisowskiego. Strzelił 3 bramki, bo za wiele więcej okazji nie miał. Doskonale wspierał za to kolegów w obronie, gdy w ostatnich minutach żółci próbowali wyrównać. 2 razy trafił Curle, jednak było to za mało na grającą mądrze ekipę z Bielan. Generalnie jakoś tak wychodzi, nie wiem, zatrybiło coś w końcu w tym zespole i super leci, tak? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dzisiaj siódmy w sześciu, także czapki z głów przed chłopakami, tak? Cały mecz jednego mniej. Jak oceniasz ten mecz? No generalnie to wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, bo że tak powiem z kilkoma zawodnikami z KEI żeśmy się spotkali na hali z GM Road, tak? Także Garło, Graca. Jest kilku fajnych chłopaków tam i wiedzieliśmy, że to będą ciężkie zawody, natomiast no mówię, nas było dzisiaj sześciu i no, ciężko było, trzeba było wybiegać. W meczu drużyn aspirujących do podium Superligi zmierzyły się Kuchcik Kuźniki z Cloud Riders. Pierwsi starają się utrzymać kontakt z uciekającym Blitzem. Drudzy rozegrali najwięcej spotkań ze wszystkich superligowych ekip w tym sezonie i 3 punkty dawały im utrzymanie w walce. Mecz skończył się w zasadzie zanim na dobre się rozpoczął. Początek to ataki Kuchcika, który starał się sforsować obronę żółtych na różne sposoby. Gdy udało się to w 9 minucie, zaczęła rosnąć przewaga Cloud, a Kuźniki skupiły się na kontrach. Sytuacji było dużo, nie wszystkie klarowne, ale gol wisiał w powietrzu. Mecz zakończył się skromnym zwycięstwem i Cloud Riders raczej po raz kolejny nie załapią się na medale, bo do końca sezonu pozostały im 2 mecze, a strata wydaje się zbyt duża. Relację kończymy remisem. Po jednym trafieniu zanotowali w 40 minut gry gracze White Panthers i WSOWL 2. Gdy wojskowi objęli prowadzenie w 20 minucie, nabrali pewności siebie. Gdy po chwili Milczanowski trafił w słupek, nie zrobiło to wrażenia na graczach WSO i przez to po 2 minutach mieliśmy remis. I już w kolejnej groźnej akcji inny reprezentant Białych Panter, Krzysztof Mor, był skuteczniejszy. I do końca mecz był wyrównany, jednak żadna ze stron nie przeważyła szali na swoją korzyść. Plany na ten sezon mieliśmy takie, że przyjść i pograć po prostu. W poprzednich sezonach mieliśmy jakieś inne plany. Teraz zebraliśmy się w sumie na ostatnią chwilę i gramy takim składem, jakim mamy. Często na ostatnią chwilę też zbieramy tą siódemkę, tak jak widać. Jeśli zbierzemy ten najsilniejszy skład, to możemy rywalizować z każdym, ale w większości meczów w tym sezonie to się nie udawało. Na koniec kilka słów o strzelcach. W Superlidze trójka, Mikciński z Domino, Hajdamowicz z Prezesów i Małecki z Kuchcicha mają po 7 trafień. Na jej zapleczu liderzy są o 2 trafienia lepsi. Przewodzą Jaworski ze Zbieraniny i Rosiecki z Rycerzyni. W drugiej lidze wszystkich dystansuje Marcin Lisowski, który trafił 21 razy i jest najlepszym strzelcem w rozbalowych lig oraz ma 11 goli więcej niż konkurenci. W najniższej lidze przewodzi Michał Strykowski z Czarnego Byka, który ma 10 goli na koncie.